módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie modlitwy Twojego ludu i spraw, niech serca wiernych złączą się w wychwalaniu Ciebie i we wspólnej pokucie, abyśmy przezwyciężyli podział chrześcijan i w doskonałej jedności Kościoła z radością dążyli do swojego wiekuistego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z listu świętego Pawła do Rzymian, że natura wzdycha za odkupienie, że ten owoc grzechu pierworodnego ciąży na naturze. Jeżeli to prawo natury, które określamy tak dosadnie prawem dżungli, przeniesiemy w życie społeczne, no to mamy to, co mamy. W komunizmie, kto miał władzę, żył kosztem innych. Czasem grupa uprzywilejowanych kosztem całego społeczeństwa. Prawo dżungli. W kapitalizmie podobnie. Jeżeli pieniądz będzie najwyższą wartością, no to będzie wielkie bogactwo, ale wielka nędza. I ten system i ten, bez Chrystusa, bez Ewangelii, nie zdaje egzaminu. I właśnie Chrystus nam przyniósł to prawo miłości, jako to zaprzeczenie tego prawa dżungli. To prawo miłości umożliwia ludzkie życie międzyludzkie. I stwarza te warunki rozwoju dla jednostki. I to prawo miłości Chrystusa ujawnia się, konkretnie w prawie służebności. Pan Jezus powiedział, że nie po to, żeby mnie służono, ale żeby służyć. I właśnie w życiu społecznym, politycznym, im kto wyżej, tym bardziej musi sobie uświadamiać, że nie jest po to, by władać słabszymi, tylko żeby służyć. I jeżeli tak podejdzie do swojego zadania, obowiązku, wówczas wszystko wyjdzie dobrze. A jest źle dlatego, że ludzie nie chcą służyć, tylko służą albo sobie, albo grupce, albo partii, tak i tak. A dobro wspólne gdzieś zagubione. I to jest ból bólów. I to jest smutek naszego czasu. Może to nie są liczni ludzie, którzy wołają bez Chrystusa, wbrew Chrystusowi, budujmy nasz ład społeczny. Niemniej są krzykliwi i mają środki. I często i prasę, i telewizję. I musimy mieć oczy otwarte. Tu chodzi o nas, o nasze wspólne dobro. Jestem bardzo poruszony słowami Ojca Świętego, który 29 kwietnia tego roku wypowiedział się. Jego słowa muszą nas poruszyć. Powiada tak. Kiedy tutaj przejeżdżałem przez plac, starsza kobieta z Polski krzyknęła: ratuj Polskę! Co to znaczy? Że widzi niebezpieczeństwo. Trzeba, żebyśmy widzieli, żebyśmy nie zniszczyli tego dziedzictwa, abyśmy sobie nie pozwolili tego zniszczyć. O tym mówiłem w Polsce, niektórym się to nie podobało. Nie szkodzi. Będę mówił stale. Kiedyś powiedział kardynał Wyszyński do inteligencji polskiej, do pisarzy. Wy macie być, używając porównania ze świętego Łukasza, jak pies, który liże rany, a nie jak ten, który zadaje rany. I my jesteśmy tymi
budowniczymi tego lepszego dzisiaj, lepszego jutra. Bez Ewangelii nie damy rady. W jakim stopniu chyba to budujemy? Powiesz, jestem mały człowiek, nie mam wpływu na bieg wielkich spraw. Może i tak, choć każdy z nas ma jakiś wpływ, bośmy wybierali przedstawicieli naszego państwa, parlamentu. Niestety, dużo stopni się zbojkotowali i teraz mamy to, co mamy. Jest w tym jakaś nasza wspólna wina. Ale uczmy się na błędach. Każdy jest odpowiedzialny przynajmniej za tą cząstkę świata, jakim jest twoje serce, twoja rodzina, twój zakład pracy. I to właśnie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego wychodzimy z Chrystusem na ulicę, na place naszych miast, wiosek. Dlatego, że to jest znak, że chcemy budować życie w oparciu o Ewangelię. Ojciec Święty wzywa nas teraz do powtórnej ewangelizacji Europy i Polski. Powtórna ewangelizacja. Chcemy to czynić w ramach synodu ogólnopolskiego. Będziemy to czynić w ramach tych zespołów synodalnych, każda parafia. W każdej parafii powinno być przynajmniej kilka tych zespołów. Po prostu będziemy się uczyć. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, ościsz nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Przyjmijcie błogosławieństwo Chrystusa. Polećmy jeszcze naszą ojczyznę, miłosierdziu Bożemu. Boże, coś Polskę przestawić nie wiemy, otaczał blaskiem, potęgi i chwały. Za kilka chwil, po zakończeniu uroczystości, w katedrze zostanie odprawiona msza święta.